Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Wałosz, jestem prywatnym detektywem. Chciałbym Państwu zaprezentować, że praca detektywa to nie tylko wybuchy i pościgi, ale więcej dowiecie się Państwo podczas wywiadu w BIA24. Na czym polega praca detektywa, jakimi sprawami dokładnie się zajmuje i jak wykryć zdradę? Między innymi o tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a jest nim prywatny detektyw Bartłomiej Wołosz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartku, zacznijmy od tego, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z branżą detektywistyczną? Dlaczego akurat wybrałeś tę profesję? To wyszło dosyć spontanicznie. Nie planowałem nigdy tego, żeby zostać prywatnym detektywem. Aczkolwiek otoczenie, w którym się otaczałem, sprawiło, że spróbowałem w tym zawodzie. Miało to miejsce 6 lat temu. Pozdrawiam serdecznie mojego kolegę Łukasza, który pomógł mi wystartować w tym zawodzie. Okazało się, że mam do tego jakiś tam talent i tak to wyszło. Zacząłem robić kurs detektywistyczny, później wymagane były oczywiście badania psychiatryczne i psychologiczne w tym kierunku. I tam trzeba było wnieść opłatę i taką licencję uzyskałem. Oczywiście sama licencja w sobie Nie wystarczy. nie wystarczy. Tutaj jest szereg potrzebnych umiejętności i takich rzeczy, których trzeba się jednak nauczyć, żeby w tej branży jakoś funkcjonować. A jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby właśnie w tej branży funkcjonować? Bo podejrzewam, że jednak każdy nie może się przebranżowić, gdyby na przykład chciał zmienić zawód. Znaczy tak naprawdę może, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to jest kwestia tak naprawdę pieniędzy i chwili czasu, żeby tą licencję zdobyć, aczkolwiek no nie każdy wysiedzi 20 godzin w samochodzie oglądając i czekać na jedną sekundę momentu, kiedy coś się wydarzy, tak? Czyli cierpliwość. To jest ta Cierpliwość cecha jest pożądana. wymagana, oczywiście, tak. Tutaj trzeba bardzo często odnajdywać się w sytuacjach, na które nie mamy wpływu i nie wiemy, co się wydarzy. To jest bardzo potrzebne. Potrzebne jest również takie aspekty psychologiczne, bo często jest tak, że klienci, którzy do nas przychodzą, opowiadają różne takie tragedie ich, które spotykają. My musimy być jakoś przeszkoleni, przynajmniej w takim zakresie podstawowym, żeby umieć rozmawiać z tymi ludźmi, żeby nie zrobić im jeszcze większej krzywdy niż ta, która ich dotknęła. I tak to wygląda. Większość osób ma wyobrażenie o detektywistyce trochę filmowe, bym powiedziała, a jednak rzeczywistość to jest proza dnia codziennego. To nie wygląda tak jak na amerykańskich filmach, że udajecie się w pościgi, w tle leci muzyka, jedziecie od miejsca A do miejsca B, tylko tak jak powiedziałeś, żmudna, ciężka praca, czasochłonna bardzo. No, niestety to nie są takie wybuchy i pościgi jak na amerykańskich filmach i na pewno też nie jest tak jak w paradokumentach, które mamy często okazję oglądać gdzieś tam w telewizji. Bo no, na pewno nie możemy wejść do kogoś do mieszkania i nagrywać go w sytuacjach intymnych, tak? Albo montować ukrytych kamer czy jakichś podsłuchów, bo to nie możemy tego robić, są tylko rzeczy zastrzeżone dla służb. A jak wygląda takie pierwsze spotkanie, kiedy ktoś chce się udać do prywatnego detektywa? Jakie informacje powinien przygotować, żeby też Wam w pewnym sensie ułatwić pracę? Zależy w jakiej sprawie. To kwestia usługi, którą musimy wykonać, tak? No, ale jeżeli chodzi o takie standardowe sprawy tak zwane rozwodowe, no to tutaj potrzebne są informacje imię i nazwisko osoby, która będzie obserwowana, jaki jest interes prawny, czyli w tym wypadku rozwód, tak, żebyśmy mogli zacząć działać. Informacje o tym, gdzie dana osoba przebywa, gdzie pracuje, jaki wygląda rytm dnia, czy pracuje zmianowo, czy nie, jak jeździ samochodem, też jest bardzo, bardzo interesujące z tego względu, że inaczej się obserwuje osobę, która potrafi po mieście jeździć 100-120 na godzinę, inaczej jak się wlecze jak żółw no inaczej się to robi, tak? Właśnie większość osób kojarzy detektywa jako osobę, która zajmuje się sprawami rozwodów czy sprawami zdrad, a zakres Waszych usług jest dużo szerszy. Czym jeszcze się zajmuje prywatny detektyw? Czym Ty się zajmujesz? Jeżeli chodzi o sprawy cywilne, no to na przykład robimy sprawy związane z podziałem majątku. Czyli na przykład jest małżonek, małżonka, która ukrywa swój majątek w jakiś tam sposób, czy przypisuje na synów, na jakąś tam matkę, tak? Czy tam ojca. No i my szukamy tego majątku, tak? Na przykład, żeby do sprawy rozwodowej ten majątek podzielić skrupulatnie, tak jak to powinno być, bo ludzie mają zwyczaj uciekać z tymi pieniędzmi, z tym majątkiem i my na przykład to robimy to. Robimy również na przykład opiekę nad dziećmi, czyli ktoś na przykład jest niewydolny wychowawczo, a przed sądem gdzieś tam w najbliższym otoczeniu wykazuje, że jest super ojcem, super matką i naprawdę do rany przyłóż, a w rzeczywistości w domu potrafi być przemoc domowa,
a dzieci tak naprawdę są, bo są i są złem koniecznym, tak? I musimy to wykazać, żeby jednak to dobro dzieci było zabezpieczone. Czyli to, co ustalicie, to są też ważne dowody w sprawie, jeżeli tutaj mówimy o sprawach, które toczą się przed sądem. Tak, my na koniec naszych czynności tworzymy jako detektywi, ustawa nam do tego obliguje, raport detektywistyczny w formie papierowej. To jest pieczętowany przez nas jako detektywów z numerem licencji i to służy jako narzędzie dla adwokatów, aby chronić swojego klienta, tak? Mhm. A powiedzmy, gdzie się tymi sprawami zajmujecie? Chodzi mi o to, czy one są tylko na terenie danego województwa, całej Polski, czy też gdzieś poza? Skupiamy się na województwach podlaskim i na województwie mazowieckim, tak, czyli okolice, teren Warszawy, aczkolwiek pracujemy również za granicą. Ja myślę, że przynajmniej dwa razy do roku gdzieś tam wyjeżdżam. W tym roku byłem w Niemczech, w tamtym roku byłem w Czarnogórze. Różne są zabawne historie z tym związane, ale tak wyjeżdżamy i robimy również poza granicą kraju. Czy te historie zabawne, może powiedzmy jakąś anegdotę też przytoczmy, dotyczą właśnie tych feralnych zdrad? W większości tak, bo jeżeli chodzi o takie anegdotki, no to w większości przypadków, jeżeli chodzi o poza zdradami, to są one jednak smutne, ale taka zabawna historia a propos właśnie wyjazdów za granicę. To w tamtym roku pani powiedziała swoim mężowi, że jedzie na działkę 70 km dalej gdzieś tam z koleżanką, sobie odpoczywać, a skończyła się sprawa na tym, że wylądowała z kochankiem 20 lat młodszym w Czarnogórze. W hotelu, tak? I prosiła tylko swoją koleżankę, aby wysyłała jej zdjęcia na bieżąco, co się dzieje tam na miejscu, a ona przekazywała dalej to swojemu mężowi. A jak wynika z waszych statystyk, czy zdrada ma płeć? Częściej zdradzają kobiety, mężczyźni, czy nie ma takiego porównania? Nie ma takiego porównania. To jest kwestia tak naprawdę schematu. Inaczej zdradzają mężczyźni, inaczej zdradzają kobiety. Kobiety zdradzają bardziej w taki sposób, że odcinają tak zwaną pępowinę, tak? Czyli chodzą od męża, czaskają drzwiami, tak? Wyprowadzają się gdzieś tam na jakieś wynajmowane mieszkanie, tak? I zaczyna się walka między majątkiem, dziećmi, bo nie ma już ich w domu, tak? Jeżeli chodzi o mężczyzn, to mężczyźni są bardzo wygodni. Oni potrafią działać sobie na dwa fronty, tak? W domu mam wybrane skarpety, ugotowany obiad, a gdzieś tam sobie na mieście hulam, tak? Tutaj trochę tak przekornie się uśmiechamy, ale są to jednak bardzo poważne sprawy i powiedz, czy w większości tych spraw da się odciąć całkowicie emocjonalnie. Czy ty jako detektyw potrafisz to zrobić, tak na chłodno podchodzić do tych spraw? My tak naprawdę musimy to robić, z tego względu, że im więcej emocji w danej sprawie, tym jest to trudniejsze do ogarnięcia, do wykonania, tak? Bo im bardziej my się utożsamiamy z klientem i z jego problemami, tym no, ciężej jest im pomóc, tak? My musimy, po to do nas przychodzą, żeby spojrzeć na to z boku, i żeby te emocje to całkowicie odciąć, bo podczas wpływu emocji, tak, no możemy popełnić szereg błędów, które już niestety będą nieodwracalne. Powiedziałeś też taką interesującą rzecz na początku naszej rozmowy, że jesteście też przeszkoleni pod kątem psychologicznym, no bo jednak musicie z daną osobą odpowiednio rozmawiać, żeby jej ewentualnie pomóc, ale nie zaszkodzić. Znaczy, przy tym przeszkoleniem to może duże słowo, to bardziej każdy detektyw gdzieś tam we własnym zakresie musi to zrobić, gdzieś tam jakieś czyta książki, jakieś może podcasty i takie rzeczy, czy nawet sami chodzimy do psychologów, ja na przykład uczęszczam, bardzo polecam to każdemu, żeby gdzieś tam siebie odciążyć, bo to jednak mimo wszystko, że patrzy się na to z boku, ale gdzieś tam to coś tam zostaje w tej głowie. Żeby nie przenosić po prostu też tego do własnego życia, tak? Siłą na rzeczy. Przykład. Ale warto jest się w kolejnym kierunku właśnie, żeby nie, tak jak powiedziałaś, nie zaszkodzić tym ludziom, którzy przychodzą z tymi problemami. Wspomniałeś, że zajmujecie się sprawami cywilnymi, ale czy oprócz cywilnych spraw inne wchodzą w grę? Na jakim polu jeszcze działacie? Prowadzimy jeszcze również sprawy gospodarcze, w których pomagamy pracodawcom na przykład weryfikować pracowników czy kontrahentów pod kątem ich wiarygodności, tak? Czyli na przykład mamy kontrahenta, z którym firma podpisuje jakąś tam umowę, tak? Możemy zweryfikować, czy nie ma jakichś długów na przykład. Możemy również zweryfikować, czy pracownik, który na przykład ma zakaz konkurencji, tak? Czy nie wykonuje jakichś usług podobnych do tych, w których pracuje swojego pracodawcy u jakiejś innej firmy. Czy na przykład nie wyciąga swoich klientów z tej firmy. Albo na przykład są wyłudzenia w pracy. Ktoś sobie robi jakiś tam wypadek, gdzieś tam się potyka i akurat upada w taki sposób, żeby kamera go nie, gdzieś tam nie widziała. No i jest batalia, tak, między pracownikiem a pracodawcą, czy rzeczywiście ten wypadek miał miejsce w pracy, czy nie, bo roszczenia są różne. Byli tacy, którzy potrafili sobie rościć o rentę do końca życia, tak, bo gdzieś tam się potknęli.
No, a później się okazuje, że taki pracownik gdzieś tam, będąc na zwolnieniu, jeszcze przy okazji dom remontuje, 25-kilowe worki z cementem nosi na plecach, tak? Także tutaj różni są ludzie. Czyli jak widzimy, jest szeroki zakres waszych usług, tym, czym się zajmujecie. I teraz tak słuchając ciebie i słuchając tych spraw, których się podejmujecie, czy jest to zawód bezpieczny, czy jednak jest gdzieś to ryzyko? My, przynajmniej nasza agencja, uważa, że no jednak zdrowia i życia żadne pieniądze nam nie zwrócą. Także jeżeli chodzi o takie sprawy bardzo kryminalne, gdzieś tam próbowanie w jakieś mafie wchodzić, czy jakąś gangsterkę, tak, no to staramy się tego nie robić, wiadomo. To już zostawiacie wykwalifikowanym służbom pod tym kątem, rozumiem, takie tak, sprawy. Aczkolwiek jeżeli jest jakiś sens w tym, że możemy pomóc tym ludziom, tak, no to jak najbardziej jesteśmy w stanie wejść w współpracę z takimi organami ścigania i im jakoś tam pomagać, tak, ale no, staramy się tego jednak nie robić, no bo nie możemy być dobrzy we wszystkim, tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Moim gościem był prywatny detektyw Bartłomiej Wołosz. Dziękuję.